No! Ej, co ty robisz? Spokojnie! Ej! No, słuchaj, Borek, dowiedzieliśmy się, że bujasz się z balasami. Tak. Znaczy ja się dowiedziałem od pewnej na mieście osoby, kurwa krążą plotki, że widziano ci kurwa z balachami. Że chciałeś do nich wstąpić i tak dalej. Czy to jest prawda? Bo chciałem zajebać bronię z szafki dla nas. Na pewno? Mogę ci ufać w takim wypadku? Kurwa, nie ma miesiące mnie nie ma na mieście. Kurwa, siedzę, klepię, kurwa, bidę na kryminale. Nikt mnie nie odwiedza. Ale ich całym sercem, mordo. Na pewno. Jedynie z kim się teraz boję, to jest Peter Parker. A kim jest kurwa ten cały Peter Parker? No, możesz mi to kurwa zjąć z głowy, nie zjebać. Dobra, rozkuj go. Właśnie ty czułeś, kurwa. Jak? Wybacz się? Bez głupich ruchów. Już paranoję dostaję. Tak, mieliśmy trochę wątpliwości. Baliśmy się, że dobra, zaczęliście... kurwa, jestem balasem, kumacie, łapy do góry. Dobra, schowaj to i mów tylko, że jestem Peter Parker. Co krzywdy jeszcze zrobisz? No słuchajcie, Peter Parker to jest gościu, który robi lewe dokumenty i tego typu akcje. Po prostu zarabia na przekrętach. Może nawet nie, zadzwonię do niego. To nie jest jakaś wybucha, stary? Pojawia się jakiś Peter Parker z dupy, kurwa, i okazuje się twoim ziomkiem? Śmierdzi mi to coś. Ale pomógł mi wczoraj po zielonych. Dwa zęby sobie wybiłem, ale mi nowe wstawili. Okej, kuma. Wiesz, teraz troszkę sztywno z tymi ludźmi, bo nie wiadomo, kto jest wkrętem, kto jest, kurwa, wiesz... frajerem. A jak jesteśmy przy frajerach, pamiętacie tego Leona, co kilkanaście miesięcy temu się z nim szarpało? Ej, macie kanapkę, bo on zaraz tu pierdolny, nie no właśnie. Mam kebaba, trzymaj. O kurwa, wpadł mi do ręki, to było ostatnie, niestety nie mam, kanapkę starą. Ej, chłopaki, jedziemy ten, chodźcie odstawimy furę, będziemy czeburkiem jeździć tylko. Pojedziemy na ten, tylko słuchaj, pamiętasz tego Leona, kurwa? On dalej się pomieści, potem mnie buja i mnie szuka i chce mnie najebać, kurwa, kopów na rudy łeb. No, wczoraj go rozjebaliśmy na głowę. No, i to mi się podoba, właśnie o to biega, kurwa, ciśnięte jest z frajerem. Chodź do frajera i co jest kurwa i zaczynasz napierdalać do frajera, właśnie nie? Tak, dzięki wielkie, że go pocisnęliśmy, ale to nie koniec, ten gość się będzie chciał mścić, jestem tego pewny. No dobra, schowajcie furi i wskakujemy w czyburka, czas się położyć. Nie, najpierw musimy się spotkać z Paulem. Tak? Dobra, pierwsze spotkanie z Paulem. A, ale kurwa, zobaczycie jaki mam apartament, to mam kurwa szczena opadnie. O, zbogacił się małola, dobra. Jak ci się podoba moja fura? Ciekawe na czym. Edward? Co jest? Jak ci podoba moja fura nowa? Ty, a jak się pytałem ciebie, czy nie chcesz kupić LED, to powiedziałeś, że nie chcesz takiego gruta. Wiedzy z chujowa. Elo. Ale normalną rzeczą jest, że poddajemy wątpliwości wszystko praktycznie w życiu. Nasze pasje, hobby, przyjaźnie i tak dalej. Na tym to jest taka natura ludzka, zawsze wątpimy. Dobra, powiem Paulowi, żeby był już na ginger. To jest normalne, naturalne, nie masz się czego wstydzić. Trzeba, wiesz, wszystko jakby też... Będę na ginger za jakieś 3 minuty. Dobra. Trzeba jakby wiesz... To my się będziemy jakimś czeburkiem kurwa o, chodzić. O kurwa, za bardzo będziemy się rzucać w oczy, OG. Właśnie. To ty pierdolisz, jesteśmy być ze zmianami. No dobra, jak mówi, niech tak zróbmy. Zostaw tego czyburkę w takim razie i przejdźmy się tą limuzyną. Ale moim zdaniem to jest za bardzo przypałowe. A my robimy coś nielegalnego? Czemu nie możemy być przypałowym? To miasto jest nielegalne, będą chcieli nas dopierdolić. Na tacę 200 żetonów. Ale trzeba to zatankować. Co ty pierdolisz? Dobra, to na lepszą furę w takim razie. Patrz, skrócę. No, już to jest lepsze. Jednak wiesz, OG, limuzyna jest fajna, ale jak mówię ci, rzucamy się w oczy, to wtedy wiesz, zobaczysz jakiś balas zielony i nam będą strzelać po oponach i po szybie. Dawaj na ginger, spotkanie mam. Kurwa, Duncan jest przeszły. Czy na mieście jest jakiś muszkieter? Może w Francuz? On ma taki muszkieter. Nie, mówię o broni. Tak, możliwe, że jest, ale... To nie jest muszkiet chyba? Muszkiet. Okej, Markus się znalazł w końcu, czy nie? Nie, ale dzisiaj rano jebałem jakiegoś frajera z 15 koła, bo przepierał kasę. Wow, ostro. Właśnie, szmal, niestety jestem troszkę w plecy. Mam przy sobie tylko 2000 dolców, a na koncie mam kurwa komornika 7000. Tu jest to spotkanie? Da, poczekamy na niego. O, czekaj, zagrałem tej baby z pudlem. No, jesteśmy już. Siemano, kowbojko! Co tam, wariatko? Nie chciałbyś może zajechać do dobrego kruszca? Mam zajebisty koksik i fajną metamfetaminę. Może być pożytane. Tak, poczekaj na klientkę, co jest? Na parkingu na górze jak coś. Dobra, zaraz będę. To co, kowbojko? Nie chciałbyś może zajechać do dobrego kruszca? Nie, to nie. A może pan, koksiku? Na spróbunek? Co to na to? Proste, trzymaj się. Trzymaj, numer telefonu masz w samarce, jak chcesz to dzwoń. Cześć. Tak, kupiłem za 15, bo ja ze wszystkimi to... Ty, gościu wziął pakiet 3G za 2500, stary. Kumasz to? Czekaj, skitram skarpetę to. Od takiego kowboja. Od takiego kowboja. Czy on nie ma na imię Stewart? Nie, wiem, że to jest Stanley? Kowboj. Okej, okay. Czy jest Stanley? Charakterystyczny gościu, ale Paul wam zejdzie, zaraz nim pogadam. O. Wow. No, tam miał jakiegoś klienta pod...
Dobra, psiarnia Logana, bo to... Nie przyjedzie, stary! Ale psiarnia tu jest, zobacz. O kurwa. Ty, co ty robi kurwa. Psiarskie? Co ty robią psiarskie? I sprzedawałeś przypadkiem czegoś? No sprzedawałem, ale gadałem z moją starą klientką Susan Grape, starą kurwa kowbojką. To ktoś się sprzedał chyba. Czyli się rozjebała, zajebę jej pudla kurwa, miała takiego psa pudla. Patrzę, gdzie poszła dziwka. Da, tam idzie, rozjebunda jedna. Mhm, okej, okay. Jeszcze kicha. Zapierdolę jej lekarstwa szaf, z szafki i będzie miała kurwa przejebane. Dobra, wiem gdzie mieszka. Spadamy stąd, dojadę ją jeszcze. Do twojego biurowca, tak? No, scena, tam scena opadnie. Będziemy, rozkręcimy tam bibę, zakręcimy, zaprosimy dziwki, dragi, lasery, kurwy z Roxy. Będzie zajebiście, serio. Mam nadzieję, na razie potrzebujemy spluwy. Biznesy trzeba ogarnąć. Duncan, jedziesz? Duncan. Nie, postaję tutaj, bo jestem cwelem. Dobra, na zobaczyska. Mówisz, że pojedzie później. Dobra. Co za cwel. Nie wiem, z porządku, lubię go. Będziemy tak... zapalić? Podej tej kurwy, podej tej kurwy. Który? Po prawej jest tam, w czapce taki biały idzie. Daj ci drogę. Idzie. To ona, kurwa. Ta, to ona mnie rozjeba. Ja mam tłumik. Nie, mam pałę policji. No co jest teraz, kurwa? Konfituro jest zajebana? Co ty, kurwa? Myślałeś, że będziesz sobie, kurwa, gadać na mnie? Szmaciulo jedno? Kurwa! O kurwa! Dobrze, spadamy stąd. Kurwa, psy! O ja pierdolę. Nie wiedzieli. Wróciłem! Menelico, tu! Wyrok ulicy na starej babuszce. To jest to. W rankingu gangsterów jestem już 9. Yeah. Dobra, kurwa, ale lepiej sobie uważajcie, bo to co zaraz zobaczycie... O, brakowało, aby ci nakopała jeszcze. Zaskoczenie wziąłem. Przemycają kurwa w pudlach i w psiakach kurwa kocimiętkę. Grandma Gang? Mhm. Granny Gang. Taką kategorię kiedyś była na internecie. Psy idywalny momencie, człowiek. O, ty tutaj mieszkasz? Kurwa, dopiero zobaczę, co się dzieje w środku. Tutaj mieszkasz? O kurwa, robi się bananowo. Nie, bananowo, po prostu mam taki dług, że pomyślałem, że wynajmiemy to i zrobimy tutaj giga bibę. Okej. Okay. Aha, czyli biba daje ci zysk, tak? Zarobisz na bibie. Na bibę się wydaje pieniądze, małolat. Nie, ja nie chcę zarobić, to po prostu fajnie... Czemu ty masz, kurwa, majtki na zewnątrz? Co to, kurwa, za zjebana moda? Otwierasz komuś drogę? Dobra, kurwa, zaraz... Podciek te portki. Nie było mnie zaledwie miesiąc, a gościu lata z przylepionymi dreadami, robią jakiś OG Bigos skład i chodzi z majtkami na zewnątrz, kurwa, wywleconymi. No moja matka by mnie zobaczyła, to by mi kurwa zlała linijką po łapach, gówniażeria zajebana. O kurwa. No nie, masz swoją recepcję? O stary, zróbmy tu melanż, ja cię kręca. O to chodzi, to będzie giga melanż, weźmy DJ-a, weźmy... W twojej podłodze się można przyglądać. To jest pierdolony marmur. Masz makietę całego miasta. Wow, o cię kręca, ja cię dupia, dur fest, ich heine klausy Frankfurt, guys. Różne plany możemy tu robić. Tak, kurde, kilka laptopów, stary. Czyja to chata? O cię kręca. Nieźle, naprawdę nieźle. Masz taki pokoik taki, no. Tu się dupczysz z suką na szybko. Dupczysz już z kimś? Przyjemnie. A ile za to płacisz, OG? 2,5 na dobę. Co? 2,5 na dobę? Ja pierdolę. Ich heine Klausy nicht stübe habe ich. Miałem pod celą gościa z Niemiec, które przejmę jego nawyki. Garncuchu. Nieźle, nie, że się to ja urządziłeś. Skąd na to pieniądze masz? Ja, stary, na betonowym, kurwa, łożu spałem. 14 gośćmi na jednym celi, kurwa. Codziennie no wpierdolę. No właśnie o to chodzi. A tutaj jest pięknie. Że ja, kurwa, nie mam na to pieniędzy. Mam taki dług, że mogę sobie pozwalać na takie rzeczy, bo i tak mi zdejmuje z konta. Myślę, że chcesz to spłacić? Nie, wyjebane są. Za duży jest. Minus 700 tysięcy. O kurwa! No to już sporo. Ja mam minus 10 tysięcy i to już jest dużo. Minus 700 to jest prawie bańka do spłaty. Iś kajne majne garncuch. Iś chibe libe. That's fucking big bad ass booty bitch. Tak. Fajne, ale czegoś tu brakuje. Jak to czegoś tu brakuje? Brakuje tutaj dup koksu, kurwa. A jeśli jesteśmy przy dupach, to spotkałem na mechaniku dwie dziewczyny. Pierwszy raz widziałem w mieście. Piękne blondynki, jedna brunetka, 18-20 lat, długa noga, pachniały jak takie lawendowe pole. Oh yeah. Słuchajcie, a wiecie co mi napisała Wiktoria? Jaka Wiktoria? No ta, którą miałem iść na randkę. Co? Banjo, będę szczera. Nie będę się z tobą spotykała. No to nie, to dojechać, kurwę, betonowe buty, wypierdalam ją do stawu. Jebana ździra. Daj spokój, czy jeszcze nie raz, człowieku. No spokojnie, wyluzuj, jeszcze nie raz babeczka czy kucie powinie. O kurwa. Stawaj, no nie masz się, Jezus, to tylko babsko jedne. Za 300 dolców możesz mieć dwa razy lepszą laskę. O tym chodzenie za rękę i spotykanie się do dzisiaj po 3 miesiącach. Będziesz takim mośkiem, będziesz na niej łaził, a potem i tak się okaże, że kumple i rozrabianie jest najlepszą sprawą. Dobra, spadajmy stąd. Nie!
Młody, co to jest za ulica? No tak, właśnie. To jest biurowiec na Maze Bank. To jest mu biurowiec w Maze Bank. Będzie wiedział, o co chodzi. A, widzisz te wszystkie czerwone punkciki? Zaznaczałem je, że tu jest możliwość znalezienia Markusa, no ale jak na razie chuja z tego. Właśnie, wyszło. Markus. On chyba idzie w odstawkę. Iwan Pulisic do 3 tygodni ma pojawić się na wyspie ze swoimi chłopakami. Ma dostać naprawdę solidną dawkę broni, opancerzenia i specjalnych wyrzutni rakiet T-69T RTG-44. Ale potrzebujemy trochę czasu. Zaznaczono jakieś budynki na czerwono, nie wiem, tego poprzednim. A tu ma Paul przyjść, pokazać ofertę swoich broni? Potrzebuje broni. Paralizator to niestety na owce się przyda jako taki elektryczny pastuch. A potrzebuje coś, co pluje kulami, tak, że rozrywa ciało na pół. Może być zwykły Glock za 15 koła. To właśnie to ogarniamy na początek. Za ile tu będzie? Nie wiem, 5 minut. Zajedziesz mi trochę szmalcu, Eddie, na tego Glocka? Zajadę. Ja ci oddam wszystko. Chciałbym z taką latarką albo z takim, no wiesz. No żeby latarka wyglądał, kurwa, zajebiście. Latarka i laster, czy latarka i tłumik? Latarka i tłumik. Ja chcę tłumik, silent fucking killer. Yeah. Ej, młody. Sorry. Po prostu pokazuję wam latarkę. Nieźle, niezły sprzęt, kurde. Ty, a powiedz mi, skąd to ma? Właśnie. Wiesz coś o Gisco, takie jeszcze można mieć? To jest legalne w Amunation. Aha, czyli musi mieć gościa dostawcę. Wiecie, co jest najlepsze? Z licencją na broń. Czytałem w necie, że ten tłumik wchodzi, kurwa, na Uzi. O, cię kręca! I na strzelbę tłokową. Ooo, napierdala z tłumikiem ze... A strzelba z tłumikiem, kurwa? Słyszałeś o czymś takim? Nie, pieczę słyszę. Dobra, słuchajcie, odpierdalamy dzisiaj tutaj Bibę. Dobra. Tylko trzeba ogarnąć chlorofil, żeby podbijać do lasek i żeby, wiecie... Tak, prosta sprawa, stara taktyka. Na śpiocha, czy trochę przesadziłem? Piękne miasto. No, w sumie dobry pomysł, ale wiesz, ja się bardziej nastawiłem na zarabianie. A. Myślałem, żeby się do... Toronto odezwać w końcu. Ten, Toronto. Dobra, ogarniemy te bronie i pomyślimy za akcją z Toronto. Ale widok. O, fajnie to, nie? Bardzo tak, fajnie, tak. Coś cicho. Cicho i tak bardzo luksusowo. Właśnie, masz też innej muzyki? Nic. Patury, no, masaże. O kurwa, masz swój barek? No, jak chcecie, to się napijcie, coś tu jest. Chociaż tutaj nawet jest urna, nieważne. O, to jakaś preach. Fucking preach. Preach. Oka kibel, jak to wygląda. Ulala, nie, no to już jest wyższa klasa. Zobacz, ja się nie podcieram papierem, tylko ręcznikiem. Ja cię kręcę. A zauważyłeś, że są dwie szczotki do zębów? No, a coś tu z tobą pomieszkuje ktoś? Czy jakaś lafiryna zostawiła? Czy po prostu masz dwie szczoteczki, żeby wpierdalać komuś jakąś gadkę? Dokładnie. No, fajne ciuszki. A to poprzednim właścicielu, to nie moje. O, gustowne. Paweł de Pucci, Giovanni Gingi. No. Już Paula, kurwa. Siemano, Paul. Kurwa, siemano. Nieźle się udził, urządził, co? Kurwa, ile dałeś razy za to? Co, kurwa? Kurwa, chyba te dredy były, kurwa, ze złota, co pierdoliłeś, co? Spokojnie, tak, spokojnie, Udzi. No nieźle, kurwa. Nie zła, to naprawdę spoko. Kurwa, ty i nowy komputer, w co grasz, kurwa? No, ale do rzeczy, ale do rzeczy. Słyszałem, Paulo, niestety ja miałem troszkę, wygibało mnie, kurwa, wyjebali mnie na oddział, kurwa, z ostrzonym rygorze, nie miałem kontaktu, ani grypsów nie dostawałem, ani miałem spotkań z ludźmi. Mam pytanie, czy masz jakąś broń typu laser, kurwa, jakaś luneta, jakieś tłumiki? No to mam, jest nowy towar na mieście. Aha. No, kurwa. To co, tam wczoraj mi mówiłeś 20, będzie tak z 18, myślisz? Ale masz chujową, pan. Bierzemy dwie od razu. OG. Schowaj, bo dostanę jeszcze. Właśnie, kurwa, machasz mnie. Ty, ile masz sztuk tego w ogóle? No ile będzie trzeba, tyle będę miał. Wow, no to dla mnie dla jednego w sumie na razie, byśmy wzięli O, cię kręca. A ile ma... Ojej, a ile to ma amunicji? Spokojnie. Pełne magazynki, powiększony magazynek. Słuchaj, no teraz opowiem o niej. O, cię kręcę, to... Wow! Masz, możesz sobie oczywiście pomierzyć, przetestować. Chodź, ja tu mam specjalną ścianę do napierdalania. A to ma tłumik? A gdzie ma latarkę? Wow! I to ma tłumik, tak? Mogę go zdjąć czy coś? Tak, możesz zdjąć tłumik, wiesz, tłumik powoduje, że... Jest mniejsza energia odrzutu i lepiej cię celuje, a już nie mówiąc w fakcie takim, że nawet koleś, którego odpierdolisz, nie będzie wiedział, skąd podają strzały. O, mam teraz tłumik. No, nieźle. Jest pierwsza zabawka. Nieźle. Ulalalala. Ile to jest warte? Yeah, zajebiście. Mówię, naprawdę, dla was mówię, tak jak mówię, to jest... Normalnie są trzy kategorie, kurwa, cenowe, tak? Dla takiego, kurwa, jakiegoś podrzędnego, kurwa, typa, jakiegoś klapka z miasta, 30 koła, nie? Dla znajomego, 25. Dla was, jak zejdę na 20, to i tak naprawdę jest bardzo dobra cena. Ty się nie odzywaj. Jasne. 20 koła, Eddie, mamy tyle kasy? Tak. To weźmy dwie z tłumikiem. Tak, bierzemy dwie z tłumikiem. Tłumikiem? No bo jeszcze druga jest wersja... Mogę ci przelać pieniądze? No pewnie. Ty, Paweł, słuchaj, a wiesz, że te tłumiki wchodzą na Uzi i na strzelby? A, to nie wiedziałem, ale to spoko. To tłumiki też będę ewentualnie tam potem ogarniał, żeby były oddzielnie, nie? Dobra, masz drugą przy sobie? No, w torbie. Poszukam, to chyba w torbie miałem dwie.
Jest lustro, chcę zobaczyć się w lustrze. Zobaczcie, chcecie, bo mam jeszcze trzecią wersję, tą z celownikiem, nie? Tą w kiblu lustra nie ma? Masz tu lustro? Zobaczyć, czy wygląda na gangstera. O, dobra, o co mi się wynieść? Co tam kurwa robi? No i co teraz? Co teraz, kurwa? Ha? Pamiętasz mnie? Ha? Pamiętasz mnie? A, albo inaczej. Kurwa, łapę do góry, bo cię rozpierdolę! Broń białą. Kumasz? No i co teraz? Kurwa, zostaw mnie. Właśnie tak. Piw, paw, paw. Jestem OG Gansuch i wiesz, hajze, puść mnie. Dobra. Tu mam w torbie. Ich keine deine Krause, Gansuch, wszystko zusammen. Ostatnio tutaj suka mi robiła masaż. Już nawet będzie gratis. Tak. Nieźle, jestem zadowolony z tych zakupów. Bo jeszcze mogę ci pokazać drugą wersję Logan, jak chcesz. Z laserem? Dokładnie. O, wiesz, dobra. Laser? A gdzie ten laser? Laser to jest taki celownik, wiesz, holograficzny tak naprawdę, nie laserowy. O, kumam. Nie, wiesz co, wezmę to. Wygląda lepiej moim zdaniem. Pewnie gdzieś się lepiej strzela. Ale lepszy efekt. Znasz mnie, Paul, i tak pewnie wrócę za kilka dni po kolejną klamkę, bo tą stracę. Dobra. Jaki masz numer konta? Numer konta 106. Ale moja wygląda zajebiście. Yeah, it's fucking nice, dziś hajny gangsta się ma garncuch, tyle libeś i byś hajny lady big booty bitch on a fucking pizzeria. 40 tysięcy. I co? Dobrze tak czujesz? Jak ktoś tak trzyma klamę ci przy skroni? Dobra, koniec tych wygłupów. Czas przyjechać i pomieścić, znaleźć nowe laboratorium. A, właśnie, Paul. Pole z jaraniem. Zamknięte przez policję. Wiesz coś o tym? Dzisiaj przyjeżdża na swoje poletko. Wszystko w taśmach zaklejone, policja, zakaz wstępu. Nie można zasadzić, gleba została wykarczowana. Wiesz coś o tym? Szczerze to powiem, że jestem, kurwa, bardzo szczęśliwy z tej informacji, że w końcu, kurwa. A jest jeszcze jakieś inne otwarte? Ja mam jeszcze jedno. Gleba? Na swoje prywatne pole, że ty nie mam gleby. Ichaj zadane Klaus, już mi się chyba. No ale pokój masz, kurwa, sam robić, dobra, chcesz, to bierz ode mnie, mówię ci. Dobra, słuchaj, to w takim razie, ile byś miał za metę? Potrzebuję mety, skończyła mi się meta. A masz w ogóle jakiś hajs? Jeszcze nie mam, ale to jest kwestia czasu, bo zaczynam gonić moje stare zapasy koksu, więc będę miał około 20-30 tysięcy brudnych za chwilę. No to za to ci mogę kopnąć. Nawet nie, posłuchaj mnie, poczekaj. Twój numer to jest 754, tak? 538. Słuchaj, napiszę do ciebie do godziny, będę miał, kurwa, tyle szmalu, ile potrzeba. Bo na razie muszę pogonić resztę, okej? Okay? A i pytanie, masz jeszcze jaranie? Chyba coś mam, ale to muszę zobaczyć. Okej, okay. To słuchaj, będę do godziny się z tobą kontaktował i zrobimy jakiś zakup, bo niestety koks jeszcze mam, ale meta leży. Cały pośródki, kurwa, kuferek z metą. Kozacko, meta, jak se... Słuchaj, gdzie mogę ci, opcję, żeby być, kurwa, w dobrym interesie, jeżeli uzbierasz, mam 250 gram mety, nie? Ale to tyle nie uzbieram, iśkajne majne w chudę. Potrzebuję... Co tam się, kurwa, dzieje? Potrzebuję na razie tak 40-50 geta, wiesz. Tak, żeby klientów udobruchać. Ten napierdala w mieszkaniu. Wyskoczyłem, wiesz, wyskoczyłem niedawno i klienci po prostu do mnie dzwonią, walą oknami, drzwiami, chciałbym po prostu ich zadowolić tak póki co, a potem już możemy wejść w stałą współpracę. Pamiętam, że kiedyś rozbrałem cały czas towar. Myślałem, że na swoją rękę będę mógł produkować, ale ta produkcja to jest, kurwa, urwanie głowy i problemy same. Dokładnie, kurwa, w ten czas marnujesz na produkcję, kurwa, i latanie, kurwa, i produkowanie, to przeznacz na sprzedaż, a ja ci będę dostarczał towar. Słuchaj, uzbieram trochę kasy, wyślę ci cyferkę, ty mi powiesz, że za to mogę mieć mety, jarania i się dogadamy. Jasne. Dobra, no co, panowie, spadamy na obchód miasta, zobaczcie, co się dzieje. Pokręćmy się koło Tilly Tequili, że dzisiaj jest impreza, kurwa, ma tam wieczór panieński, niejaka Tina Wishkinkor. O, przyjaciół, żeby nie nas do tyłu nie może obserwować, to poczekajcie, kurwa, może wyjdę pierwszy. O, chuj, dobra, tam. Poczekamy tutaj. Do zobaczenia, Paul. No właśnie, widzicie, właśnie psychały psychałem. Kurwa, strzelasz u siebie na chacie, OG? To jest odpowiedzialne zachowanie, karcuchu? Ja strzelałem. Iśkajnego nekraus in the guna i się wózy hesk. Krucyfuks krążą tutaj. A, zupa, dupa, flecha. Możemy spadać, nie ma co. A, dalej tu kręcą się? A, z tym tam. Kurwa mać. OG. No ale to, kurwa, to do niego też problem. A dobra, on jest sam, kurwa, jebany. Geppetto pierdolony. Jego problem, kogo problem? Ale na radiu ty gada coś na radiu gadał. Tak. Na radiu gada. Masz tu auto? Kurwa. No i tu stoją. Dobra, wejdźmy do ciebie do domu. Tak, musi przeczekać. Bo strzelacie, kurwa, na mieszkaniu. No, on mówi, że tam jest ściana specjalna. Directly to swój fajfiński skill, garncuchu. Fucking bitch, booty ass, bitch, is keine Klaus. O, cię kręca, is keine Flausy, lieber ich dich, kaszkisz. No nic, poczekamy tu chwilę. W takim razie. Będziesz OG. W mieście strzelanie to jest sobie opcja. Od razu ktoś dzwoni na psiarskie. Ale co Willy powiedział, gdzie można tu postrzelać? To mu pokazałem, że ta ściana. Ich bin Logan Klaus aus 8. Eidichstraße, so ich das Pizzariga deine Mutter wpierdala Butter direkt aus deine Papa Schwanz. Mamy klamkę, mamy pałkę policyjną. Patrz, kurwa, tak będę napierdalał go. O, pyk! Tak, skaczę, ty. Kurwa, nie chciałem. Rozupcę mu kanapę. Jedzi się nasz człowiek jakiegoś towaru. Dlaczego? No, wszedł i powiedział, że jest na innym piętrze, a stał na naszym piętrze i był obok mnie i mówi, że mnie nie widzi.
Eri! Jakieś grzyby z Sandy. Wiesz, nie widziałem go kupę czasu, może zaczął coś pierdalać. Eri! Eri! No, zejdźmy na dół, szukajmy go. Eri! No, jestem. Dobra, nie ma psiarni, spadajmy stąd. Tylko nie biegnij, bo wtedy wyglądałem podejrzanie. Siema.